We believe they have been etched with a code, a key to the location of the Allspark. Allspark? Allspark is our life force, the source from which all Transformers originate. Why would that be on my grandfather's glasses? Because many years ago, he discovered our nemesis Megatron trapped in the Arctic. Megatron burned the information into these lenses, assuming that the Decepticons would be able to find them. So, frozen nemesis, magic glasses, and robot life force, I get all that, but what I'm still struggling with is why Super Scout over here disguised himself as such a beater. Now that's a car! Helicopters inbound! Transform and roll out! Jazz, draw their attention away from Sam and Michaela. Siemanko wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Transformers The Game. My kontynuujemy naszą przygodę. W poprzednim odcinku wygraliśmy sobie z Barricade'em. Mieliśmy kampanię toczoną przez Bumblebee. Aktualnie jesteśmy Jazzem i musimy się chyba dostać do miejsca, gdzie jest Sam i jego ukochana. My sobie postanowiłem, że zgubimy trochę tą policję. Dostałem bardzo pozytywne komentarze od was odnośnie tej gry, że fajna seria i że chcecie oczywiście mieć kampanię Decepticonów zrobioną, więc tak też się stanie. Zrobimy ją sobie na pewno, ja jestem o tym święcie przekonany, że na pewno po tej kampanii zrobimy Decepticony. Ale co, lecimy dalej fabularką. Okej, okay, continue. Co jest? Aha, czyli tutaj widzę czasówka jakaś, że musimy przejechać przez jakieś checkpointy na czas. Okej, następny jest w tamtym kierunku. Fuck. Co jak co? Gra się fajnie, ale system jazdy jest trochę zjebany, powiem wam. Okej. Czy to mamy rozwalić, tak? Co jest? Okej. Czyli musieliśmy zniszczyć to, żeby zdobyć czas na ucieczkę dla Optimusa i całej reszty tutaj wesołej kompanii Autobotów. Jak widzicie, wszyscy są ścigani, bo to jest pierwsze w ogóle spotkanie ludzkości z tą oto rasą. What the fuck? Okej. Jakby to było GTA, to już bym naprawdę był naprawdę bardzo ostro ścigany za tych przechodniów. Okej. Mamy 20 sekund, na spokojnie zdążymy, bo tutaj tą autostradą czy obwodnicą pojedziemy sobie. Kuźwa! No nie! Dobrze. Okej, udało się. Fuck, jak to teraz zrobić? Gdzie to jest? Damn. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Chapter failed. Ja pierdzielę, no troszkę słabo, że trochę tam się zgliczowaliśmy pionowo i że nie mogliśmy się rozłożyć, ale dobra, mniejsza, rozwalmy to szybciutko jeszcze raz.
To już, moi drodzy, oglądaliśmy. Naprawmy to, bo to wydaje mi się, przyjęliśmy przy końcu misji i niestety się zgliczowało coś. Okej. Okej, dobra, to rozwalone, musimy trzy rozwalić. Tamta też. Fuck, niedobrze. Okej, tędy. Dobra, tutaj powinniśmy sobie już poradzić z nimi. Też rozwalone wszystko. Dobra, musimy tędy. Okej, zebrane. Mamy pół minuty. Na to miejsce musimy cholernie uważać tutaj zaraz. Bo tam się wrąbaliśmy. Prawie. Prawie byliśmy na plecach, ale dobra. Okej, czyli tutaj musimy coś nieźle rozwalić. Dobra. Gdzie to jest? Fuck. Którędy? Dobra, tędy pojedziemy. Okej. Szybciutko tutaj. Fuck, źle pojechałem. Ojajajajajajajaj. Ja się jeszcze Jesse jest bardzo szybki. Tamtędy. Ulalalala, tak jak wam mówiłem, moi drodzy, zrobimy sobie kampanię Decepticonów, na pewno, bo bardzo jej chcieliście. Bardzo pozytywne komentarze odnośnie tej gry przeczytałem. Właśnie w ogóle tego pomysłu, nie? Bo ta gra, jak sami napisaliście, też czasami potrafi mieć trochę do życzenia pozostawiać, ale... Okej, przeszliśmy. Ale generalnie bardzo fajnie się gra. Okej, mamy. Chapter complete. W końcu dojechaliśmy i... Zobaczmy. Autosaving. Co my mamy dalej? This is Jazz. I've been cornered. Can you escape without excessive force? That would be a negative. Ironhide, can you lend some support? Sit tight, soldier. I'm on my way. Okej, musimy pomóc Jazzowi jako Ironhide. Wielka ciężarówka. Znaczy ciężarówka. No, taki... Rancher bardziej chyba. Okej, zajmijmy się tym. Get out of here, Chad.
can handle this. Ironhide, Jazz is in trouble. We need to find him and help him out. We must link up with Jazz before fuck. It's too late. Życie Jazza spada, my musimy go do niego dotrzeć. Tutaj? Tak, tutaj jest. O ty kurna. Deceptikony tym razem. Stęskniłem się, koledzy. Świetnie, elegancko rozwalone. Świetnie. Ktoś jeszcze? Nie. Znowu musimy szukać Jazza. Tylko fuck, szkoda, że nie ma mapy, bym od razu wiedział, którędy mam jechać. Prosto i tamtą drogą najwyżej sobie za chwilkę w lewo pojedziemy. Jest. Tylko szkoda, że Jazz mi nie pomaga w ogóle tutaj w walce. Jezu, no i chuj po prostu zabaw. No i dzieci się pobawiły. Gdzieś tutaj jakiś patafian jest. No, tam się skitrał. What the fuck? Co to za bydle? Czekajcie, muszę w niego czymś pierdyknąć. Aha, la. Dobra. Czekajcie, weźmy sobie życie. I kawałek placu. Zabaw. Jep! Fuck. Kurde, coś się zbugowało i niestety nie daliśmy rady go załatwić od razu teraz. Ale mniejsza z tym. Jep! Świetnie. Dobra, Jazz. That hunk of rock was gonna blow up anyway. Ok, moi drodzy, damy radę. Musimy tylko dotrzeć do Jazza. On mi się wydaje, że już jest niedługo. Niedaleko się tutaj będzie gdzieś turlał i będą go pewnie bili. Szybki jest, ale kurde no pinda jakaś. Aha, tutaj przy tym rondelku. Another ambush. Hang in there, Ironhide. Wow. Świetnie, o to chodziło. Fuck, ile was tutaj jest? Załatwmy tych małych. Jeszcze się nie powiem, przyda troszkę, bo troszkę nas tutaj uderzyli. Nawet w miarę mocno, ale moi drodzy, mam lepszy pomysł. Kurna, przecież to co chwilę przychodzą nowe.
Dobra. Fuck. Musimy w niego rzucać, tradycyjnie oczywiście. I zrobić to szybko, zanim przyjdzie jego obstawa jakakolwiek. Aha, trafiłem go, ale nie daje rady. Łap. Okej, moi drodzy, ile mu zostało tego jeszcze? Już niewiele. Świetnie, rozwalony. Mamy go załatwiony. Teraz szybko po Jazza z powrotem. Bo już się wpakował w następne tarapaty chyba chłopak. Tutaj. Ironhide, there must be something around here we can use to shake up Doc. Yep. Co ja mam tu zrobić? Dobra, walnąć go. Aha, mam nim rzucać, okej. Czekajcie, żeby za mną nie chodził. Zrobimy taki myk. Ajajajajaj. A, dostałem. Fuck. Obejdźmy sobie tutaj. Potem weźmy tą ciężaróweczkę. No, gdzie jesteś, kolego? Już idę do ciebie. Fuck, no! Przecież, no, walnąłem go. Kutwa, no. Świetnie! Dobra, cudem go rozwaliliśmy jakoś. Ale dalej nie wiem w jaki sposób. Aha, enter, zapomniałem. Dobra, mamy 20 minut nagrania, generalnie możemy sobie jeszcze troszkę porobić. Okej, po raz pierwszy, moi drodzy, możemy być Optimusem. Spójrzcie. No generalnie prezentuje się bardzo dobrze według mnie. Zajebiście. No w ogóle generalnie na ten moment gry czekałem, żeby móc walczyć Optimusem generalnie. Sorry, chłopak. Jedziemy do misji. Kolejnej misji. Wow! A, faktycznie, złapali Bumblebee tak jak w filmie. Bumblebee has been captured and is being taken away by a helicopter chase after it and... No, czy mamy gonić? I'm on my way, Bumblebee. Mamy cały czas być w tym obszarze.
Cholera, szkoda, że po prostu tego nie widać, gdzie ja jadę właściwie. Że nie mogę tutaj ruszyć kamerą, myszką w ogóle, tylko... Ja tam. Dobra, nie damy go zabrać. Trochę rozpierdził, żeśmy zrobili już w mieście. Ale mniejsza o to. Okej, muszę się skupić naprawdę, bo trzeba idealnie to wszystko gonić. On leci tędy, dobra. Nie dam. Fuck! Stay on it, Prime. Niedobrze. Don't let it get away. Shit. Ja pierdzielę. No po prostu, no nie. Gdzie? Tutaj. Tam. Shit. Gdzie on jest? Tam. Wow! Prawie mieliśmy nagrodę jakąś. Dobra, gdzie wy go bierzecie? Ile mam jeszcze tak jeździć do tego dookoła? Generalnie trochę mnie to denerwuje, ta misja, ale mniejsza, bo troszkę mi się Optimus głupio tutaj jeździ, ale najważniejsze, że jeździmy jako Optimus. W przyszłym filmie może wam opowiem dokładnie, co myślę o pierwszych, w ogóle o filmach Transformers, bo też mnie o to prosiliście. I odniosę się do tego pytania. Dzisiaj już zapomniałem, sorry. Ale najpierw muszę złapać Bumblebee. Dobrze, udało się. Udało się. To powiem wam za pierwszym razem. Zaraz pewnie będzie Press Enter to Continue dokładnie jak myślałem, tak było. Wow! Okej, co się dzieje? We got a situation. Big meteor just hit the park, and it definitely ain't one of ours. We'll need to deal with it, pronto. Coś się wydarzyło, musimy tam pojechać. Okej. Bumblebee niestety został porwany przez ludzi. Okej. Coś fajnego zebraliśmy. Został porwany przez ludzi, niestety udało nam się go odbić, ale na pewno jakoś wszystko się ułoży, nie? Musi. Shockwave to Earth, okej. Okay.
Wow, o co chodzi? Co jest? Czekajcie, moi drodzy, musimy go rozwalić jakoś. Okej, coś się dzieje. Shockwave. I've got to take him out before he levels the city. Okej, to też mamy tam tarczę, ale ja jej generalnie nie używam nawet. Wow! Let him get away. Co jest? Fuck, kurna, następny ucieka. No po prostu, no nie. You'll not cause any more destruction, Decepticon. Dobra, moi drodzy, musimy z nim walczyć w różnych miejscówkach, aż go nie pokonamy, tak? No rozumiem. Jeżeli nie pokonamy go dzisiaj, bo mamy słabo z życiem, to oczywiście zajmiemy się tym w kolejnym odcineczku. Dobra, jedziemy, gonimy go dalej. Aj, Shockwave. Ciężki zawodnik z niego, naprawdę. To akurat muszę mu przyznać. No, nie. Dobra, połowy życia mu zabraliśmy już. Czekajcie, moi drodzy. Życie. Otóż to, gdzie on jest? Tutaj. Lender ucieka nadal. Okej, wróciliśmy tutaj, gdzie zaczęliśmy. Dobra. Coś się zaczyna dziać. Coraz mniej życia, ale o czym my oczywiście też wcale nie lepiej stoimy z tym, z HP. Ile bym dał za chociaż odrobinę życia teraz? Za jakieś w ogóle serduszko.
Już niedługo, już niedużo, już niedużo. Fuck, znowu ucieka. Dobra, znamy te miejsca już. On zaraz wyląduje. Dokładnie, tak jak myślałem. Mamy 25 sekund, moi drodzy. Wiecie co? Nie. Bo on tam rozwala miasto. Już prawie nie żyje. Zaraz załatwimy go. Świetnie! Elegancko, dobra. Udało się. Dobry zawodnik, ale jednak się udało go pokonać. Shockwave, come in. Megatron has been located. Starscream. Shockwave, come in. Our mission now is clear. Locate the Allspark and find Bumblebee, Sam and Michaela. Autobots, transform and roll out. Okej, moi drodzy, kolejny level został przez nas dzisiaj ukończony. Mysterious group known as Secrets Sector 7 have captured Bumblebee, Sam and Michaela. Who knows where they... Dobra, czyli nie wiadomo, gdzie jest Sam, Michaela i Bumblebee przetrzymywani. Okej. Zobaczmy, co tutaj, o co chodzi w ogóle w poziomie trzecim. I sobie zakończymy nasz odcineczek na kolejny raz dopiero. W kolejnym odcinku się zajmiemy tą sprawą, o której będzie mowa w tym poziomie. Okej, jesteśmy w magazynach jakichś wojskowych. Jako Bumblebee, okej, fajnie. Słuchajcie, moi drodzy. My sobie tutaj zakończymy nasz odcineczek na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam. W kolejnym odcinku zrobimy sobie pogadankę też między innymi na temat tego, co uważam na temat filmów o Transformersach. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się i hej, do następnego!